W dzisiejszym odcinku Człowiek Szpinak prezentuje rzeczy, o których nie wiedziałem, że istnieją. Będzie działało? Pies jest. Dobrze. Okej, zasiądźmy. Zimno jest. Cześć pies. No co jest? Pokaż się. Luna trochę urosła od ostatniego razu, kiedy ją mogliście widzieć. No co? Takie życie, że pies rośnie. Dobra, dasz mi nagrać film? Ej? Dasz mi nagrać film? Czy będziesz mi przeszkadzać i oczekiwać, że się będziemy bawić teraz akurat, co? Może ja bym nagrał coś na YouTube, na YouTube'a. Luna, go to bed. Go to your bed. Come on. Pies ogarnięty. Dzień dobry panie i panowie, Paweł z tej strony. Wrzuciłem na Instagrama pytanie. Zgadnijcie, co kupiłem Garmina. Bo kupiłem coś Garmina, zrobimy sobie unboxing. Ja wiem, że jestem ulubionym youtuberem, który robi najwspanialsze unboxingi. Robi tak unboxingi wspaniałe, jak wspaniale potrafi wyartykułować co po niektóre słowa. Słabe robię unboxing, żeby była jasność. Ale zapytałem z ciekawości, jak myślicie, co kupiłem Garmina. I ktoś powiedział Garmin 945. No, panie, spóźniłem się trochę. Jest 945. Dobrze. Ale już jest na... On jest wystawiony jest na sprzedaż, także może niekoniecznie. Ktoś powiedział Garmin 1030. Też się spóźniłeś. Tak z rok albo lepiej, nie? Ktoś powiedział Garmin Fenix 6. No i właśnie, będziemy unboxingować Garmina Fenix 6. Ale nie, bo ja już... Jest. Znaczy to nie jest Fenix 6, to jest Garmin Descent MK2, czyli to jest ten Garmin do nurkowania, ale on jest oparty na Fenixie 6, ale kupiłem go, nie wiem kiedy, kilka miesięcy temu. A nie zajmiemy się tym. Ale ktoś napisał, kupiłeś coś do strzelania z łuku do Garmina. No i okazuje się, że no tak, no tak, kupiliśmy urządzenie, które się nazywa Garmin Xero, Garmin Zero A1i. To jest... Tak, to jest urządzonko do łuku. Tak właśnie. A to jest łuk. W ogóle doszedłem do wniosku, że to nie jest tak, że ja ostatnio nie trenuję, bo zarzucacie, że nie ma treningów, że nie trenuję, że w ogóle się skończyło. Znaczy zarzucacie, no, mówicie sobie, nie? Niektórzy z was. Ale to nie jest tak, bo ja trenuję, tylko troszeczkę inne rzeczy. No, ostatnimi czasy, no, doszedłem do wniosku, że stałem się dosyć dobrym strzelcem, jeśli chodzi o łuk. Nie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na temat tego, po co łuk i na co, i do czego strzelać, i jak, i tak dalej, ale porozmawiamy dzisiaj o Garminie. A łuk bloczkowy ma układ celowniczy. Układ celowniczy polega na tym, że jest kropeczka, którą postaram się tutaj wam pokazać. Jest kropeczka, którą musimy ustawić na cel, ale żeby ta kropeczka działała, musi być ona ustawiona na odpowiedniej wysokości. Łuk działa mniej więcej w taką stronę. To będzie krótko o łuku, zaraz się zajmiemy Garminem. Łuk działa mniej więcej w ten sposób, że gdy mamy na nim strzałę zamontowaną. Strzała ma prędkość około 260 stóp na sekundę, więc to nie jest pocisk, jakby nie patrzeć, poza tym dużo traci, więc jeżeli strzelamy gdzieś blisko, strzała będzie mniej więcej płasko. Jeżeli chcemy strzelić gdzieś daleko, to trzeba ten łuk trochę nachylić jednak pod kątem, tak żeby strzała leciała także pod kątem. Do tego właśnie służy nam to urządzenie, które gdy chcemy strzelać gdzieś dalej, będzie się obniżało, dzięki czemu jeżeli się obniży, to łuk się podniesie, przesunie i będzie strzała lecieć dalej, tak? To jest bardzo dobre urządzenie. Jest bardzo precyzyjne. To jest HHA Sports Light King, jeżeli ktoś się interesuje łukami. Jest bardzo precyzyjne, bardzo dobre, ale niestety nie można go podłączyć pod zegarek, nie? Wiecie jak jest, nie? Dlatego nie. A prawda jest taka, że żeby łuk strzelał precyzyjnie i żeby trafić coś z dokładnością powiedzmy kilku centymetrów, musimy znać bardzo dobrze odległość. Jeżeli sobie strzelamy u siebie w ogrodzie, gdzie wszystko mamy dopracowane, to nie jest to bardzo ważne, ale jeżeli strzelamy gdzieś w terenie, którego nie znamy, to zaczynają się problemy. Do tego służy
miernik odległości i rzeczywiście laserowy pomiar i one działają dobrze, ale jeżeli już idziemy gdzieś, gdzie nie będę mówił o polowaniach, ale jeżeli gdzieś idziemy, gdzie potrzebujemy więcej rąk, gdzie jest mało czasu, gdzie trzeba szybko odległość znaleźć, no to najpierw trzeba znaleźć odległość, później trzeba doregulować całą aparaturę celowniczą tak, żeby była wyregulowana na odpowiednią wysokość. Tutaj sobie popatrzymy, zaraz wyciągnę strzałę, tutaj sobie popatrzymy na tą część, widzimy na niej taśmę, na której są po prostu odległości. Tą taśmę trzeba wymierzyć osobno, w zależności od strzały, w zależności od tego, co na tej strzale jest, bo strzała z większym grotem, czyli na przykład strzała taka będzie latać troszeczkę inaczej od strzały takiej. Widać to dokładnie? Nie widać. Niech się naostrzy. Strzała z grotem będzie leciała troszeczkę inaczej niż strzała z grotem po prostu do celów. Poza tym ta strzała jest troszeczkę cieńsza od tej strzały, ma inną wagę, ma inną końcówkę, dochodzi cała teoria aerodynamiki i balistyki. No i za każdym razem, kiedy zmieniamy strzały, trzeba by było zmienić ustawienia, przekręcić taśmę albo po prostu pamiętać, że nasze 20 yardów to już nie jest 20 yardów, to na przykład 25. Dodatkowo dochodzą kolejne rzeczy, czyli jeżeli zmienimy sobie wagę tego łuku, wagę, czyli siłę, z jaką trzeba naciągnąć cięciwę i z jaką ona oddaje później energię do strzały, a też trzeba będzie przekręcić taśmę. To działa, to nie ma problemu, ale skoro mamy zegarek Garmina, to okazało się, że Garmin robi także układy celownicze. Układy celownicze zarówno do kusz, jak i do łuków. To jest układ celowniczy do łuku. Ma on troszeczkę więcej rzeczy niż sam układ celowniczy, bo oczywiście laserowo potrafi znaleźć odległość. Na podstawie tej odległości sam nam doreguluje kropeczkę, gdzie mamy celować. Ale oprócz tego ma także oznaczenia GPS-em, gdzie strzeliliśmy. Ma profile strzał, czyli właśnie można zaprogramować kilka strzał, które latają inaczej. Dodatkowo ma statystyki strzelania. Ma także pomiar tego, jak bardzo łuk się rusza. Tutaj Wam pokażę też na przebitce, jak wygląda strzelanie w takim niewielkim slow motion z telefonu, gdzie widzimy, jak dużo energii jest zmagazynowane właśnie w naciągniętym łuku i gdy ta strzała puszcza łuk, jak duże drgania tym łukiem trząsają. Oczywiście te łuki troszeczkę bardziej skomplikowane, one mają systemy, które zmniejszają te drgania. Tutaj jest jeden damper na samym końcu, on po prostu wyłapuje drgania. Tutaj jest drugi na stabilizatorze, mów po polsku człowieku, on także troszeczkę zmniejsza. Będę testował, jak będzie się zachował ten łuk właśnie przy tych damperach zdjętych albo założonych, ale to dopiero, gdy będziemy mieli założoną tą aparaturę Garmina. Dobrze, zobaczmy, co jest w środku. Pudełko jest dosyć sporawe, chyba największa rzecz Garmina, jaką kupiłem. Mamy dużą instrukcję obsługi i to jest jedna instrukcja obsługi, którą trzeba będzie przeczytać, z tego względu, że zamontowanie tego, jak również ustawienie tego precyzyjne jest procesem dość żmudnym, może nie skomplikowanym, ale żmudnym. Mamy jakąś tam inną instrukcję. Co jest obok? Obok jest w pudełeczku dodatkowym taśma jakaś, nie wiemy, jakieś coś samoprzylepne, do czegoś nam się to przyda. Jest kabel do ładowania, mikro USB, na USB-C by wszystko przeszło, byłby spokój. Jest też pojemniczek, sakwa na przechowywanie tegoż i coś tu jeszcze jest jednego i jest śrubki jakieś dali. Chyba, żeby to zamontować. Oprócz tego mamy trochę taśmy i tak otóż wygląda. Tak otóż wygląda nasze urządzenie w pudełku. Mamy część mechaniczną, która część mechaniczna będzie przypięta do łuku dokładnie w tym miejscu. Zamiast
zamiast tego układu zamontuje się ten układ i oprócz tego mamy część elektroniczną. Jakież to jest ładne. Mamy część elektroniczną, na której w ogóle nie widać, że cokolwiek jest. Zaraz, to nie jest do ładowania, bo tu nam trzeba dwie baterie AA. Załóż, zdejmij śrubki, żeby założyć baterie. Które śrubki mamy zdjąć, żeby założyć baterie? Co ty, panie robisz? Śrubki zdjąć, żeby założyć baterie. Zdejmij cztery śrubki. On-site battery trigger door. A, czyli te śrubki trzeba zdjąć. Te śrubki to są gwiazdki. Czy my mamy? Mamy, możliwe. Może powinni dać gdzieś śrubokręt. Taki gwiazdkowy, ale nie dali, więc musimy znaleźć. Dobrze. Czyli wygląda to tak. Tak wygląda całość rządzenia. Jest tutaj bardzo cieniutki wyświetlacz, przeźroczysty, zamontowany pod kątem. Tego nie widać, ale on jest zamontowany pod kątem 45 stopni mniej więcej. Do tego oczywiście mamy spust, który trzeba gdzieś zamontować na łuku. Ten spust będzie uruchamiał pomiar. Jest bardzo cichy, nie ma żadnego kliknięcia, bo tak ma być. No i oprócz tego mamy czujnik laserowy tutaj, który będzie mierzył nam odległości. To jest całe urządzenie, nawet nie jest takie strasznie ciężkie. To jest cięższe od urządzonka. Zaraz zamontujemy to na łuku. Zamontujemy baterię, zamontujemy na łuku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na łuku, a później się zajmiemy ustawianiem tego, testowaniem, sterowaniem. Jak to wchodzi w ogóle na... Jak to w ogóle ma być zamontowane do... Aha, tutaj się montuje na sam koniec. Tak by wyglądało, że tu będzie wchodziło. Tak, o, tak to będzie wyglądać. Jak to już będzie wszystko zamontowane i poustawiane i będziemy mieli posprawdzane wszelkie prostopadłości, żeby było to zamontowane tak jak trzeba, to będziemy testować i zobaczymy wtedy, jak wygląda jego dokładność. Tyle ode mnie.